80-kilkuletni Zdzisław Misiewicz, autor tej kapliczki, własnymi rękoma tutaj montował tę kapliczkę, okazał się człowiekiem, który zafascynował mnie czymś, co chyba także i było moim pragnieniem całe życie, to znaczy gotowość na ewangelizowanie świata po swojemu. Ten człowiek kamieniami i kapliczkami ewangelizuje Janowszczyznę, korycińską ziemię, można ogólnie powiedzieć sokólską ziemię. Intencja tej mszy świętej to tak jak już też było od początku, to modlimy się w tych dniach za rolników, o urodzaj, o zachowanie od klęsk żywiołowych, zdrowie i Boże błogosławieństwo tu dla mieszkańców Wyłód. Ale ponieważ jest to wzgórze, które przypomina Polaków, którzy byli przed nami, którzy oddali życie za ojczyznę, stąd też wspomnimy takich naszych najbliższych. Mamy Adolfa Sawickiego, potem Józefa Marcinkiewicza, to z tych stron, ale też i ci, którzy polegli w tragedii smoleńskiej, w Katyniu, na wschodzie, a więc mamy tych, którzy stąd pochodzili, a tam oddali swoje życie, bardzo wielu. Dlatego ich możemy i wspominać, ale też i do nich się zwracać o pomoc. To prosimy Pana bardzo. Tu jeszcze na ten temat coś nam powie na pewno nasz i poeta, i profesor, którego serdecznie witamy, a właściwie to, Panie Misiewicz, to chyba drugi współtwórca tego wzgórza. Gdzieś on uciekł. To jest tak, Pan Misiewicz kamienie ciągał, a tu ducha tym kamieniom dawał. Ośmielam się Państwu zaprezentować wiersz Kazimierza Wierzyńskiego, znakomitego polskiego poety. To miejsce, Golgota Wschodu, jest uzasadnieniem dla tego tekstu. Takie cudowne okoliczności, gdzie dwóch lub trzech zbiera się w imię moje tam i ja jestem z nimi. Jestem przekonany, że Bóg nam towarzyszy. Msza żałobna w katedrze nowojorskiej. Uklękło tysiące ludzi. Daj nam to, Boże, zrozumieć i w uniesieniu ogarnąć, na co już nie ma rozumu. Modlimy się za porwanych, za umęczonych, za zmarłych na odludziach Syberii. Na tych przestrzeniach podobnych do niewymiernej przepaści, w którą zepchnięto miliony i w której skarga zmarła. Chociaż ten chorał straszliwy, gdyby wybuchnąć mógł z gardła, poraziłby uszy świata. Modlimy się za niewinnych. Nie będzie Niemiec brał nam w twarz, ni dzieci nam Germanii. Oręży stanie kufiec nasz, tu będzie nam hetmani. Pójdziemy za brzmi złoty róg, tak nam do pomóż Bóg. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Pokój mój daję Wam, niech się nie trwoży Wasze serce. Ujrzałem miasto święte,
gdzie nie ma świątyni, bo Jego chwałą jest Ojciec i rozświetla to miasto Ojciec i Baranek. Moi drodzy, wszyscy tu obecni, zebrani w takim szczególnym miejscu, zwłaszcza gdy to tego już doświadczałem tutaj i wszystko mi się jakby odnawia, przypomina, gdy właśnie patrzę na was zgromadzonych, ale też na ten wspaniały krajobraz przede mną, rozpościerający się. I chcę się wychwalać Pana Boga. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Jest za co Boga wychwalać. Za piękno tej ziemi, za Matkę Ziemię. Dziś też przywołujemy matki nasze, ale tą matką, która nas rodzi, a szczególnie to czujemy tu, w przyrodzie, pośród pól, tych zagajników, łąk zielonych. Truskawki kwitną, obok jechałem, widziałem. Szczególnie to uświadamiamy sobie i jakoś mocno to nas przenika. To właśnie ta Matka Ziemia, którą Bóg nam dał, od Niego wszystko, ona nas niejako rodzi, żywi w tym wymiarze ziemskości, doczesności, ale też przez świadomość, że od Boga wszystko jest, prowadzi nas właśnie ku Bogu, ku Jego tajemnicy, tego, który jest u początków, tego, który jest, jak Ewangelia dzisiejsza nam przypomina, miłującym nas i oczekującym, abyśmy Go miłowali przez to, jakim jesteśmy, co czynimy. W naszych sercach rodzi się zatem wdzięczność Bogu, który nas stworzył, Bogu, który dał nam piękną ziemię, Bogu, który nas stwarzając, stworzył razem z innymi w jednej społeczności, powiemy, w jednym Jego ludzie. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Dał nam siebie jako braci i sióstr nawzajem. Za to Bogu dziękujemy, tym się cieszymy. Szczególnie w tym miejscu, gdy gromadzimy się w takiej złożonej społeczności mieszkańców tej miejscowości, sąsiednich, gości, którzy przybywają do was, z gośćmi, którzy dają nam piękną oprawę muzyczną. Szczególnie właśnie ci, którzy tu są, którzy wzrastali w tym miejscu, którzy żyją z darów Bożych i z darów ziemi, Matki Ziemi. Oh.
poświęcenia, od chwili poświęcenia przez biskupa Henryka Cieleszko. Co roku odbywają się tu msze święte. Zawsze to odbywa się w maju, przeważnie w drugą albo w trzecią niedzielę maja. No w tym roku złożyło się tak, że ksiądz biskup chcieliśmy, żeby, ponieważ to traktuje jako rocznicę jubileuszową, pięciolecie, prosiliśmy księdza biskupa, żeby również odprawił mszę świętą. Także musieliśmy przełożyć na trzecią niedzielę. Na trzecią niedzielę maja, to właśnie dzisiaj, 26 maja 2019 roku. Pan Zdzisław Misiewicz w tym roku doznał udaru mózgu. I zupełnie dla nas w nieprawdopodobny sposób. Po tygodniu już chodził, po 10 dniach był w domu z minimalnymi śladami po udarze mózgu. Stałem się dzięki obecności pana Zdzisława Misiewicza, jego twórczości kamienno-drewniano-kapliczkowej, taki bardziej ufający, żyjący z głębszą nadzieją. Taki, który czasami potrafi modlić się wieczorem o własną śmierć, po to, żeby już wreszcie przeniknąć tę tajemnicę sensu indywidualnego życia.